wszystkie wam dziewczynki mało. Proszę na scenę dyrektora, pan Jerzy Sobenko, maestro. Witamy serdecznie. Proszę państwa, pozwoliłem sobie wydobyć z archiwum Teatru Wielkiego kilka zdjęć. Oto, Jureczku, sobie spokojnie oglądaj. To dosłownie powiem minutę. Rodzina Jana Kiepury. Janek z rakietą tenisową, obok Władysław, no i rodzice Miriam, mama i Franciszek. Janek urodził się na Majowej, ale to już jest 1907-1908 na Miłej w ich domu. Franciszek był tenorem. Pięknie śpiewał, taki tenor dramatyczny, pięknie śpiewał kolędy. Mama potrafiła śpiewać sopranem. Dzieci od najmłodszych lat, jak widzicie, wzrok artystyczny. I powiem wam, że tak byli wychowywani
ale jednocześnie Franciszek, który był piekarzem z zawodu, bardzo dbał o dyscyplinę synów, ale również o kontakt z tradycyjnymi polskimi pieśniami. Proszę następne zdjęcie. Janek ten wyższy, czy widzicie po prostu już w oczach ten talent, prawda? Widać, Władysław niższy. Proszę Państwa, stało się coś takiego, że wtedy, ponieważ Sosnowiec był pod Sawełami, królem był car, wtedy każdy element polskości był ważny. I w harcerstwie śpiewano polskie piosenki i po polsku. W związku z tym Franciszek dbał, żeby Janek był harcerzem i żeby takie piosenki umiał na pamięć i kochał od dziecka. Maestro drogi, czy wskrzesimy może te czasy, kiedy Janek w harcerstwie idzie gdzieś na biwak? Powiem Wam od razu, że w Sosnowcu od lat 13 jest festiwal piosenki dziecięcej, którego ja jestem organizatorem i takim dyrektorem artystycznym, przewodniczącym jury. I ja o tych dzieciach, które są na tym festiwalu, nie zapominam. W tym roku, w maju, pod koniec maja, wygrał ten festiwal Borys Bartłomiejczyk z małej miejscowości pod Szulejowem. Oczywiście nie może go dzisiaj zabraknąć. Jako Janek Kiepura. Borys, proszę bardzo! Aleluja. A potem znikał w tłumie i tyle go widzieli.
Proszę Państwa, to jest zdjęcie, bardzo rzadko to zdjęcie się pokazuje. Janek Kiepura stoi w środku z rękami założonymi. To jest szkoła handlowa w Sosnowcu. Tu jest taka historia, że w gimnazjach i w liceach rządowych językiem urzędowym był język rosyjski, czyli uczono po rosyjsku dzieci. I dlatego Franciszek Kiepura posłał Janka do szkoły handlowej, bo tam można było uczyć dzieci i młodzież po polsku. I powiem Państwu, że już w szkole podstawowej Janek zdradzał niesamowity talent wokalny. Lubił śpiewać. Dla chłopców było to trochę śmieszne wtedy i zyskał sobie przydomek Caruso. Caruso był to największy włoski tenor, wtedy największy na świecie. I proszę Państwa, ciekawe jest to, że nie wiem, czy wiecie, że Caruso, panie dyrektorze, raz był w Polsce. W Teatrze Wielkim w Warszawie występował w 1902 roku. I w 1902 roku urodził się Jan Kiepura. Proszę. Energia jakaś. Sosnowcy. Tak, bo jechał przez Sosnowiec z Wiednia. I na dworcu widocznie było postęp mały. No żarty żartami, słuchajcie, Caruso. Powiem Wam, że parę lat temu zakochałem się w jednej z najpiękniejszych włoskich pieśni, która ma tytuł Caruso. Opowiada o ostatnich chwilach życia tego tenora, kiedy nad Zatoką Sorrento z nauczycielką, która się w nim zakochała, a on w niej. Ostatnia noc Caruso na zajudżumrze, ma raka gardła, stoi, patrzy na zatokę i wie, że te łodzie przepływające w nocy, te śruby łodzi, to jest całe jego życie. Caruso, piosenka, którą napisał po włosku słowa i muzyka Lucio Dalla z moim polskim tekstem. Jacek Wójcicki!
Wiesz, jaką siłę ma liryka, jak wplata fałsz w twe hymny. Lekki makijaż i mimika i stajesz się kimś innym. I tylko oczy są prawdziwe, te oczy blisko ciebie. Zapominasz, że istnieją słowa, a myśli wątpią w siebie. I wszystko staje się nieważne, jak noce w Ameryce. Patrzysz na biały ślad po błocie, a to jest twoje życie. I tak się kończył jego czas, lecz on nie myślał o tym. Tylko spokojnie dalej śpiewał i patrzył na zatokę. Proszę Państwa, ukazało się zdjęcie też unikalne. To jest rodzina Kiepunów. Wybuchło Powstanie Śląskie. Pierwsze Powstanie Śląskie. Janek przy szabli, Franciszek i Władysław. Zauważmy, że to już nie były żarty. Ponieważ w 1918 roku, w listopadzie, kiedy Niemcy tu byli, okazało się, że Janek z kolegami był wtedy w szóstej klasie. Z piątoklasistami rozbroili niemiecką wachę na Starym Sosnowcu w jednej z fabryk. I potem Jan Kiepura był w Koniec Polu, gdyż był na ćwiczeniach pierwszego pułku strzelców bytomskich, gdzie przynależał, jak to się mówi. I cudem wrócił do Zagłębia, bo w Zamkowicach brał udział w kursie broni francuskiej, a jego koledzy zostali tam i nie brali udziału w powstaniu. I wtedy Franciszek, ojciec, zarządził, że już nie ma żartów, brali udział w kilku akcjach, nawet Władysław, młodszy brat, był lekko ranny. Kiedy wszystko się skończyło, po tym pierwszym spotkaniu, proszę następne zdjęcie, zobaczcie, jak wydoroślał Jan Kiepura. To jest 1921. Ile tam jest napisane? Nie. 17 lat miał. To 19-latek. W 19 roku, bo w 1902 się urodził. Jan Kiepura tam w tym pierwszym pułku strzelców bytomskich dorobił się, dosłużył się rangi kaprala. I oczywiście śpiewał. Proszę Państwa, a teraz taki miałem pomysł. Nie wiem, czy maestro szczęśliwy, tak? Bo umówiliśmy się z panem dyrektorem, że ja razem z państwem zaśpiewam powstańczą pieśń Już zachodzi czerwone słoneczko. Prawda? I no mniej więcej nasz poziom wokalny jest porównywalny. I proszę państwa, ale mam, gdyby coś nie wyszło i łezki się polały, Kiepura też był mały, Kiepura też był mały. No to jedziemy, panie dyrektorze. Tylko pan mi wskaże, w którym momencie. Dobra. Już zachodzi
powstańcy, śląscy wojownicy idą na bruk krwawy. Teraz wy sami. Złączyli się do jednej brygady, bo wiodło ich serce, aby oswobodzić cały Górny Śląsk i jego granice. Jest ta przepaść wielka, tam jedna śliczna panieneczka śląska utraciła chłopca. Bardzo dobrze, musimy się spróbować jedną zwrotkę, nie? I pan dyrektor Sopeńko powiedział, że jeżeli państwo dobrze zaśpiewacie, to was wszystkich zaprasza na kolację. Za 3 lata. Myślisz, że cię będzie stać? Za 3 lata może być jeszcze gorzej. W poniedziałek do pracy. No co robiłeś w weekend? Śpiewałem z orkiestrą. Obrigato. Poproszę następne zdjęcie. Słuchajcie, Janek w całej urodzie. Okazało się, że w 21 roku Janek pojechał do Warszawy na studia prawnicze. To powiem bardzo krótko, bo to nie ma co, na pewno to znacie. I zamiast pilnie studiować, to uczył się muzyki. Uczył się muzyki, uczył się śpiewać, ponieważ tylko i wyłącznie chciał zostać śpiewakiem. I jego przygoda doprowadziła go do Teatru Wielkiego i tam śpiewał w chórze solową partię przy nieszporach, przy niedzieli, po nieszporach, kiedy słońce, coś tam jasne. I wiecie, że był tak zaangażowany w robienie tego sukcesu, że przedłużył nuty. Czy to jest możliwe, Jureczku? Jak ty sądzisz? Szanowni państwo, wszystko jest możliwe, oczywiście, to wiemy doskonale. Ale ta była taka sytuacja, że on był członkiem chóru i chór prezentował taką partię i miał taką krótką partię, dosłownie 3 nut, która miała się skończyć. A on, pełen nerw, pełen temperamentu, pokazał swój głos. Oczywiście śpiewacy mają to w sobie, że lubią pokazywać głos, w końcu jest to ich warsztat pracy. Niemniej jednak dyrektor kulinarski, który dyrygował tą chorą, był bardzo surowy. Był to człowiek, który był tak skrupulatnie patrzył nuty, tak skrupulatnie realizował muzykę względem tego, co było w nim, tak, że u niego żadne ustępstwo nie było możliwe. No i pan Jan Kiepura niestety. Co się wydarzyło, to już pan Jacek powie. Co się mogło wydarzyć? Dyrektor Emil Młynarski wylał Kiepurę na zbity pysk. Jan Kiepura, ponieważ nie udało mu się skończyć studiów, w ogóle studiować, też go tam wywalili, wrócił z niczym do Sosnowca, w swoje urodziny. I wyobraźcie sobie państwo, że ojciec jego, Franciszek, widzieliście go, groźny mężczyzna, po prostu go sprał. Zbił go na kwaśne jabłko i dorożka, z której przywiózł go z dworca, a Janek był bez grosza, w strachu uciekł. Już nie czekał na zapłatę, tylko jak słyszał, jak krzyczy ten Franciszek, to uciekł. Ale miało to bardzo poważne konsekwencje, ponieważ żona Jana, żona Franciszka, czyli matka Jana, Maria Miriam, wstawiła się za nim i Franciszek w gniewie ją po prostu wyrzucił razem z Jankiem, ponieważ mieli podzielony dom na dwie własności. Nastąpiła separacja
Janek musiał uciekać do kolegi, u którego mieszkał, nazywał się kolega Sufraga, a w małżeństwie nastąpił absolutny rozłam. Nie miał z czego żyć, zorganizował koncert w Sosnowcu w kinie Sphinx. Uczył się już pewnych arii, więc miał bogaty repertuar. Kiedy podliczyli koszty, musiał dopłacić 10 zł. I proszę Państwa, cud. Nagle zgłosił się do niego pan, który się nazywał Warmut z Krakowa, nauczyciel muzyki. I powiedział, że jest tak oszołomiony jego talentem, że będzie go uczył za darmo, że Janek mu zapłaci kiedyś w przyszłości, jak zarobi. Bo on w niego wierzył. Załatwił mu pierwszy angaż w operze lwowskiej. Janek pojechał do Lwowa i odniósł sukces. Potem Poznań i znowu wrócił do Emila Młynarskiego i już śpiewał w Halce, nie w chórze, tylko śpiewał rolę Jątka. Szumią jodły na Góry Szczycie. Wyobraźcie sobie tego oto młodzieńca, który śpiewa Moniuszkę i teraz przed nami wspaniały tenor i niezwykle przystojny mężczyzna Leszek Świdziński. Oh.
drodzy Państwo, zostawiamy Jana w Teatrze Wielkim. Śpiewa następne role, jest świetny w Fauście, Gunoda śpiewa w Strasznym Dworze, w Rigoletcie. I wyobraźcie sobie Państwo, że wtedy w Polsce zaczyna być bardzo popularna gwiazda filmu niemego, Pola Negri. Pola Negri, i tak się zastanawiałem, czy Jan Kiepura wiedział o tym, że Pola Negri jest taka popularna. No musiał wiedzieć, interesował się filmem. Czy kiedyś ją spotkał? Co robił wtedy, kiedy Pola Negri w 1919 roku została wysadzona tu na dworcu w Sosnowcu, ponieważ musiała jechać tędy do Berlina, gdyż było powstanie wielkopolskie, i wiozła taśmy ze swoim filmem. I celnik wysadził ją w podejrzeniu o przemyt czy kontrabandę. Co było dalej, zaraz słyszymy. Czy Jan Kiepura o tym mógł słyszeć? No pewnie tak, bo potem Pola Negri wzięła w Sosnowcu ślub w katedrze. To na pewno musiało być głośne i przez prawie rok mieszkała w Sosnowcu. I proszę Państwa, doszukałem się takiej historii, że Jan Kiepura raz spotkał się, co zapisali dziennikarze, rzeczywiście z Polą Negri. W 1936 roku, jak była olimpiada w Berlinie, ta słynna, był koncert, który miał prezentować polskich artystów. Między innymi właśnie występował Jan Kiepura, Pola Negri, Loda Halama. Nie wiem, czy wiecie, ale ojciec Lody Halamy był rodem z Sosnowca. Po prostu górą Sosnowiec. Brawo, tak, no brawo. To oczywiście nie jest dworzec Sosnowca, tylko opera w Wiedniu. Do tego dojdziemy, proszę Pana. Ja bym Pana prosił, żeby Pan wrócił do Janka, nie możemy się napatrzeć. Czyli, o, no to jeszcze do Wiednia dojedziemy. I proszę Państwa, układano plakat do tego koncertu w Berlinie. I Janek, jak to zobaczył, a był bardzo krewki, powiedział, że on nie wystąpi, bo jego nazwisko musi być większą czcionką niż nazwisko Poli Negri. Wiecie, jak się skończyło? Karczemną awanturą krzyczeli na siebie, a następnie Pola Negri zrezygnowała z występu. Tak się skończyło. No więc to było później. Ale teraz wyobraźcie sobie sytuację, że Pola Negri wysiada na dworcu w Sosnowcu. I podchodzi do niej dowódca Straży Celnej, hrabia Eugeniusz Dąbski. W roli Poli Negri Beata Rybotycka. Jako hrabia Dąbski, Jacek Wójcicki, jestem Pola Negri. To zdarzyło się prawie jak w kinie. Celnik krzyczał i groźną miał minę. To jest przemyt, wysiadać, grzmiał słowem. Gdzie jesteśmy? Spytałam. Sosnowiec! Więc wysiadłam, a pociąg odjechał. Byłam wściekła i zimna jak rzeka. Nagle stanął przede mną wojskowy, był przystojny. I w oczach miał słodycz. Jestem Pola Negri, zmarznięta i wściekła. Proszę mnie rozstrzelać, traf pan do piekła. I tak pan tam trafi, czy to nie jest grzechem, pożerać by nie wodę niewinną kobietę. Jestem hrabia Dąbski, witam najuprzejmiej. Jestem tu w Sosnowcu, szefem Straży Celnej. Przed ustać niewinnych, to nie jest przestępstwo. Celnik się pomylił, przepraszam za piekło. Patrzył na mnie oczami z błękitu, a ja stałam tak nieba jak z filmu. Utonęłam w tych
oczach bez słowa. I się dałam zaprosić na obiad. Stałem przed nią w zimowy poranek, tak jak sztubak na śmierć zakochany. A na biurku jak wróżba na przyszłość taśmy z filmu Niewolnicy zmysłów. Jestem pola negry przypadkiem w tym mieście. Proszę mnie otoczyć, zamknąć mnie wreszcie. Pan złożył mą podróż, stoi tutaj sama. Jestem taka mala, skazana na pana. Jestem prawie Nowski, dziwna losu kolej. Serce mnie chce nagle oddać się w niewolę. Pani, nim odjedziesz, zostaw mi nadzieję. Chcę być pani sługą, swym słońcem i cieniem. Pozostał. Były listy przyjazne, miłosne. Potem pierwsze spotkanie w Warszawie. Oczarował i zdobył. No, prawie. No a potem mój list do Berlina, czy ją proszę o rękę zaklinam. Jej odpowiedź w miłosnych wypiekach, że się zgadza, że nie chce już czekać. Jestem pola negry z miłości aż płonę. Weź mi ślub w Sosnowcu, chcę być twoją żoną. Ma miłość jest wielka, serca się nie mylą. Nie tak jak w tych filmach, gdzie szczęście jest chybilą. Wiem, że te uczucia nigdy nie przeminą. Czas ich nie zamieni, smutny nie nakino. Raj dla ciebie stworzę, harmonię i spokój. Jak to co? A nic, nic, nic. Te krzesełko. No właśnie, wiesz co, bo ja zawsze byłem mizernej postury. Piotr Krzynecki zawsze mnie określał, że jestem wręcz nikczemnej postury. I powiem ci, o widzisz, jak mnie zagadałeś. Ja kiedyś, proszę państwa, na fali takiej pierwszej mojej zawodowej popularności, bo tam po filmie Ostatni Dzwonek, tam tej piwnicy pod Baranami, tym różne rzeczy, no można powiedzieć, byłem rozpoznawalny na ulicach. I pewnego dnia, właściwie pewnego wieczoru na dworcu centralnym w Warszawie, jak dzisiaj pamiętam, stałem czekając na pociąg do Krakowa, gdzie z daleka, z górnego peronu zobaczyła mnie jakaś pani, która rozpromieniła się i zbiegła po schodach w moim kierunku. Ja też taki rozpromieniony czekałem, że poprosi mnie być może o autograf, ale widziałem, że w miarę zbliżania się owej pani do mnie jej uśmiech gasł. I w końcu, kiedy stanęła przy mnie i spojrzała na mnie, powiedziała: Boże, pan jest taki mały na estradzie, to pan się wydaje taki duży. Ja się, proszę państwa, zawstydziłem, wtedy byłem młodym chłopcem, nie wiedziałem, co odpowiedzieć, to tam coś mąknąłem, że jakoś tak, no po prostu, no. Ten. I opowiedziałem tę historię Piotrowi Skrzyneckiemu w Krakowie w kabarecie pod Piwnica pod Baranami. On się chwilę zastanowił i mówi: wiesz co? Bo powiedziałem, że tak trochę było dziwnie, smutno, nie wiadomo, jak się zachować. Ja mówię, następnym razem, jak ktoś mi powie, że jesteś mały, to powiedz, no może jestem niewysoki, ale jak stanę na portfelu, to mam 1,85 m. Jacek Wójcicki. Proszę państwa, podejrzewam, że zrujnują go te karty kredytowe. No co, na karcie stanie? Tak, tak. Zresztą a propos sławnych ludzi, to wczoraj do kasy przyszła pani i zapytała, czy będzie pan Szpilman. Mówię, przepraszam, ale czy będzie jutro pan Szpilman? To było przedwczoraj, a wczoraj był konkurs, koncert Szpilmana. A pani kasjerka powiedziała, no nie będzie. A no to przepraszam. Także Szpilmana
nie będzie dzisiaj. Dobrze, że nie zapytała, czy będzie kiepura. Ale pewnie była pewna, że będzie. Proszę Państwa, tę piosenkę Pola Negri napisałem na stulecie Sosnowca. Ona jest tak udana, bo wspaniałą muzykę, przyznacie, napisał pan Włodzimierz Kołcz. Proszę o brawa dla kompozytora, zawsze się mówi. Proszę Państwa, mam tu taki tekst. Napisał go Stefan Witwicki, 1827. Bo za chwilę będzie również pieśń z jego tekstem. Ale to jest, drogi Jurku i drodzy Państwo, zupełnie inna piosenka, nazywa się Pije Kuba do Jakuba. I napisał to ten sam człowiek, który napisał do Chopina G-dur opus 74 numer 1 życzenie. I zauważcie Państwo, że my znamy to Pije Kuba do Jakuba. Panowie, prawda? No nie, kto nie zna, no. Ale nie do końca znamy, bo tu jest, odpisałem ze źródeł dobrze poinformowanych, jak to brzmiało naprawdę. Pili nasi pradziadowie, każdy wypił czarę, jednak głowy nie tracili, popijali w miarę. A kto nie wypije, tego we dwa kije, łupu cupu, niech po polsku żyje. Ciekawe, prawda? Że taki element patriotyczny. Nie, popijali w miarę. A jak oni się wtedy orientowali, jak nie było alkomatów? No dobrze, słuchajcie, teraz wrócę do takiego wątku. Otóż Kiepura zawsze powtarzał, że największym kompozytorem jest Fryderyk Chopin. Śpiewał pieśni Chopina właśnie z tekstami pana Witwickiego. I teraz jedna z takich pieśni, która według mnie jest symbolem czegoś większego niż polskości. Jest symbolem jakiejś duszy naszej. Posłuchajmy tego życzenia, a przedstawi nam tę cudną pieśń pani Iwona Tomek. Trzymał się wybitny polski, żydowski, francuski, nie wiadomo skąd, impresario, Orenstein. I już z nim rozmawiał. I ten kupił mu bilet do Paryża. I Jan Kiepura powiedział, jeżeli nie mogę dostać wyższej gaży niż pan Dygas, w takim razie żegnam.
i ruszył w świat. Zatrzymał się w Wiedniu. I teraz zanim powiem, co tam było, pokrótce oczywiście, to zapraszam Państwa do tego wiedeńskiego klimatu tamtych lat. Dwie pieśni. Robert Stolz. To był kompozytor, który nawet był nominowany potem do Oscara. Dostał jednego Oscara. Legenda wiedeńskiej muzyki. Robert Stolz napisał bardzo wiele pięknych pieśni, 90 operetek, ale dzisiaj przypomnimy dwie. I proszę Państwa, gdybym miał kogoś wymienić, kto stał się symbolem polskich tenorów, kto ma niespotykaną barwę, tak jak Jan Kiepura, kto występował na największych scenach świata, od La Scali w Mediolanie, przez Buenos Aires, Paryż, Rzym, Moskwę i tak dalej, to będzie gwiazda, śpiewak, który za chwilę tutaj wejdzie. Kochamy go wszyscy. Wiemy, że nie tylko pięknie śpiewa, jest człowiekiem bardzo utalentowanym, wrażliwym, pięknie maluje. Ale dzisiaj zabierze nas w podróż po Wiedniu, tamtych lat. Panie i panowie, pan Wiesław Ochman. Thank you.
Najlepsze wspomnienie z dyrygentem, ponieważ śpiewałem z wszystkimi, Karajan, Karben, Bernstein i tak dalej. I mnie się przypomniało, że w Bazylice Otto Beuren śpiewaliśmy Tedeum Brucknera. Był światowej sławy dyrygent, który dyrygował w ten sposób. Tedeum, laudamus. No i teraz zebrało się już wszystko, prawda? Bajerska orkiestra, chór i czwórka solistów, wśród nich ja. I proszę sobie wyobrazić, wszystkie telewizje, radiostacje światowe, bo to urodziny Brucknera, prawda? No i on wyszedł i zrobił tak, Tedeum, już później tak. I tu dawał znaki takie. Utwór trwa 24 minuty, kiedy się skończył. Pierwszy skrzypek mówi do jego maestra, jaka oszczędność ruchów. On mówi, panie, jaka oszczędność, zrobiłem tak, puściły szelki, złapałem spodnie. Właśnie Jacek opowiadał przed chwilą o tym, jak na dworcu centralnym Warszawy, ja też na dworcu centralnym Warszawy, oczywiście chciałbym, żeby Państwo nie mieli wrażenia, że my mieszkamy na dworcu centralnym Warszawy, ale tam są tacy panowie, którzy nie wypełniają żadnych pitów. Jak my zobaczyli, powiedzieli, o idzie nasz ukochany artysta, nasz wielbicie, wspomóż nas, bo nie jedliśmy śniadania. Ja mówię, a ile panu potrzeba? 4,80. A drugi mnie, Władek, chwilka, czy zmienili akcyzę na śniadania teraz? Ja mówię, więc ile potrzeba? Mówi, 8,40. Dałem im 10 zł, jak odchodziłem, usłyszałem, jak jeden do drugiego mówi, zobacz Władzie, jaki ten Kopuszewski mały. Cóż powiedzieć, proszę państwa. Wróćmy do Janka. Proszę państwa, w Wiedniu Janek miał problem. Nikogo nie znał. I udał się do polskiego stowarzyszenia Strzecha Polska. I tam proszę następne zdjęcie. Spotkał pana Tannenbauma, który był prezesem tego stowarzyszenia. On umówił go z największym impresariem wówczas, który się nazywał Knepp. Udali się do tego impresaria, do gabinetu. I Jan Kiepura odbył krótką prezentację. Po czym impresario ze swoim dyrektorem powiedział, angażuję pana, będzie pan miał 300 koncertów, każdy koncert 150 dolarów i tak dalej, i tak dalej. I podpisali umowę. Szczęśliwi wyszli z panem Tannenbaumem i nagle gdzieś na wysokości hotelu Grand, to od opery jest jakieś 200 metrów, Janek odwróci się biec z powrotem. A starszy pan za nim. Wpadli do gabinetu tego impresario Knepplera i Jan Kiepura powiedział, przepraszam, popełniłem błąd, zapomniałem wziąć zaliczki. Poważnie. I pan Knepplek powiedział, ach, proszę pana, oczywiście wypłacił mu od razu 300 dolarów i powiedział, zapraszam na koniak. A Jan Kiepura powiedział, gdybym ja pił koniak, to pan by mi nie płacił takich pieniędzy. I proszę państwa, co się stało dalej? Dalej
ten pan Tannenbaum umówił Janę Kipurę z dyrektorem Staatsoper w Wiedniu, panem Szalkiem. I jak Jan Kipura zaśpiewał mu to, co potrafi, pan Szalk z miejsca go zaangażował. I trzeba było tamten kontrakt wrzucić do kosza. Oczywiście, kiedy Janek zaczął występować na scenie Opery Wiedeńskiej, pan Knepler wytoczył mu proces sądowy. I wiecie, wydarzyła się rzecz niebywała. Sąd przeanalizował pierwsze miesiące kariery Kipury w Wiedniu i powiedział, że tamten kontrakt był za niski, nieuzasadniony w ten sposób i Janek nie musiał płacić odszkodowania. I grał rolę Karawadosiego. Zawsze miałem kłopot z tym nazwiskiem. Jak go spotkam, to grał rolę Karawadosiego w Tosce. Śpiewał z wybitną śpiewaczką Marią Jurycją. I wiecie państwo, w jaki sposób trafił od razu na największą scenę, na największe role. Dyrektor Szalk zapytał go, zachorował tenor, czy pan może zaśpiewać jutro główną rolę? Umie pan po włosku? Jan Kipura powiedział, oczywiście, naturalnie. I znał tylko dwie arie po włosku, a resztę zaśpiewał po polsku. Publiczność była tak oczarowana, że się nie zorientowała. Proszę państwa, oczywiście trudno powtarzać te arie, ale chciałem teraz państwa poprosić, żebyście wysłuchali utworu, który Jan Kipura kochał nad życie. Kochał go tak, że nawet na Broadwayu wiele lat później, kiedy wystawiali z Martą Egert Wesołą Wdówkę Lechara, wplótł tam polskiego Kujawiaka. Kujawiaka Wieniawskiego, do którego sam napisał słowa. I proszę państwa, jest jakaś niesamowicie polska energia w tym Kujawiaku, zwłaszcza, że teraz usłyszymy go w niezwykłym wykonaniu. Będzie to duet. Pan Leszek Świdziński zaśpiewa. Na skrzypcach oryginalną wersję zagra pan Zbigniew Kawalec. Będzie to mix. Oh.
Proszę Państwa, z tym kojawiakiem, w tym kojawiaku to jest cały wigor, całe poczucie radości życia Kiepury. Kiepura był znany tego, że był znany z tego, panie profesorze, że że na przykład potrafił w ułamku sekundy wychwycić żart sytuacyjny. Na przykład opowiem Ci, drogi Jurku i Państwu, że kiedyś zadzwonił do niego brat, który stał się też sławnym tenorem. Nie nazywał się Kiepura, bo żeby się nie myliło, przyjął nazwisko Ladis. I ten Władek, nie, on zadzwonił do brata. I Władek też był żartowniś, podniósł słuchawkę i mówi: halo, tu mówi największy tenor świata. A Kiepura zripostował: do licha, to znaczy, że dodzwoniłem się do siebie. A jednej młodej damie, którą spotkał gdzieś przy wejściu do Opery Wiedeńskiej, ich z którą się przywitał podaniem ręki, a ona powiedziała: mistrzu, przez miesiąc nie będę myła tej ręki. A on powiedział: to niech mnie pani dzisiaj nie słucha, bo całe życie nie umyję pani uszu. I to był cały Janek Kiepura. Mamy tam jakieś zdjęcie jeszcze? Właśnie. Proszę Państwa, w 1934 roku poznał Kiepura Martę Egert. Grali w jednym filmie. I cóż powiedzieć? Zastanawiałem się, jak opowiedzieć o tej miłości. I postanowiłem opowiedzieć od końca. Bo największym świadectwem tej miłości to były słowa Marty Egert, kiedy Kiepura zmarł. Powiedziała, że ona utraciła połówkę życia, bo tym był dla niej Jan Kiepura. Był wszystkim. Partnerem, kochankiem, artystą, z którym przeszła całą swoją drogę. I postanowiłem uczcić tę ich miłość pieśnią, która nigdy jeszcze nie była w Polsce wykonywana po polsku. Historia de un amor, panamskiego kompozytora, który się nazywał Carlos Almeta Almaran. Prawdziwa pieśń, ponieważ on ją napisał wtedy, kiedy w rodzinie była właśnie taka śmierć. Jego siostry, brat, siostry, mąż umarł. I ta historia de un amor właśnie opowiada jakby o tym, jak traktowali siebie Marta Egert i Jan Kiepura. Wybiegnijmy w przyszłość i posłuchajmy jej. Tak jak mówię, będzie to prawykonanie światowe. Nikt tego po polsku jeszcze nie śpiewał. A przed nami Brata Rybotycka i Jacek Wójcicki. Historia de un amor. Jeśli wiedział, że odejdziesz,
przeciekolwiek groźny czas. Zawsze był obstąpiony kobietami pięknymi, że Marta Egert postanowiła nauczyć się po polsku, bo chciała wiedzieć, co one mu mówią. I tak zrobiła. Tak zrobiła. Proszę Państwa, jeden z najpiękniejszych duetów o miłości. Wiedniu, Wiedniu, mój śnie. I co ciekawe, napisał ten utwór, to jest absolutnie słynny utwór, Polak, Rudolf Sieczyński, który mieszkał w Wiedniu i był przewodniczącym Zgromadzenia Kompozytorów Wiedeńskich, a także założył takie stowarzyszenie jak Polski Zaik, który do dzisiaj istnieje w Wiedniu i nazywa się AKN. A zatem piosenka Polaka, ale stricte wiedeńska. Yeah.
no, to nie no, prawda? Wszyscy znają. Wiecie, jaka jest historia? Zupełnie niezwykła. Kompozytorem tej pieśni jest Bronisław Kapa. I w 1933 roku Kiepura śpiewał ją w Paryżu. I był tam Louis Mayer, współwłaściciel, twórca, współtwórca tej słynnej korporacji filmowej Metro Goldwyn Mayer. I tak się zachwycił wykonaniem Kiepury, że zaprosił Kapera do Los Angeles. Kaper napisał muzykę do ponad 100 filmów, był nominowany 9 razy do Oscara i raz dostał Oscara za muzykę do filmu Lili. Utwory Kapera grają fantastyczni muzycy. Ja pamiętam w Warszawie był Miles Davis i grał utwór Green Dolphin Street. Tak. I jeszcze grali to Coltrane, wielu muzyków. Bronisław Kaper był symbolem tego, co w polskiej muzyce na najlepsze. I kiedy Kiepura trafił w czasie wojny do Stanów, bardzo mu pomagał. Razem napisali taki musical Polonez, który grali dla Polonii. Ale na razie Niną, ach, uśmiechnij się. Wiesz, drogi Jerzy, że jeszcze coś Państwu powiem, bo nikt tego nie wie. Ja nie wiedziałem, kto napisał polskie słowa do tej pieśni. Ty mi napisałeś w scenariuszu M. Halicz. Tak. Tak. I wiecie, że to była moja starsza koleżanka, autorka, która była członkiem Zajcu. Nie była popularna w Polsce, bo wyjechała do Berlina, potem do Hamburga, grała w filmach niemieckich i napisała wszystko. Brunetki, blondynki, nie, brunetki, blondynki, chyba ktoś inny. Seniorina, seniorina, usta milczą i wiele jeszcze innych pieśni. I powiem wam, że nikt jej dzisiaj nie zna. Przecież znamy na pamięć wszyscy te pieśni. Marcelina, nasza koleżanka. A zatem Marcelina Halicz i Bronisław Kaper Niną, a przed nami Jan Kiepura, Jacek Wójcicki. Uśmiech twój ma niepojęty czar, wzniecił w sercu moim pragnień żar. I prysły słodne sny. Raz wzbudzona miłość w sercu tli, gdzież cię szukać, gdzież, a powiedz mi. Przyzywam cię piosenką tą, czy słyszysz mnie?
Państwa, tak właśnie w Paryżu w 1933 roku zaśpiewał Jan Kiepura. Proszę następne zdjęcie. O, stoi po swoim recitalu w operze Komik i już śpiewa dla ludzi. Z tego potem słynął, że śpiewał na dachu samochodu, na balkonach Jan Kiepura. Ale we wspomnieniach Marty Egert szczególną miłością darzy ich wspólny występ w Wesołej Wdówce. Kiedy Jan Kiepura najpierw w 1938-1939 roku, kiedy wybuchła wojna, pojechał do Paryża i chciał się zaciągnąć do polskiej armii. Generał Sosnowski powiedział mu, mam 100 tysięcy żołnierzy, którzy lepiej od ciebie strzelają, ale nikt od ciebie lepiej nie śpiewa. Jedź do Ameryki i musisz zdobyć pieniądze, zdobywaj na naszą walkę. Jan Kiepura pojechał do Stanów, tam wystawili na Broadwayu z Martą Egert Wesołą Wdówkę. I teraz ta jedna z najpiękniejszych arii mówił, a zresztą nie będę mówił, co on mówił, posłuchajcie sami. Kochani przyjaciele i piękne przyjaciółki, zaśpiewamy teraz, cośmy śpiewali 700 razy na Broadwayu, właśnie w tej samej pięknej, nieśmiertelnej, Wesołej Wdówce, która w Ameryce jest uważana za operę komiczną. Ona się boi, bo dopiero 2 godziny temu dostała te słowa. Także uważajcie, jak coś będzie źle, to musisz się nauczyć dobrze. Tak to. Jan Kiepura, ale Iwona Tobel się nie boi, bo nie dostała tych słów 2 godziny temu. Usta milczą, dusza śpiewa. Iwona Tobel i Leszek Świdziński. Thank you.
Kepura uwielbiał pieśni włoskie, neapolitańskie, ale nawet w filmie, w którym zagrał i który miał Neapol w tytułu, jeszcze zaśpiewał Kujawiaka polskiego. A teraz dwie włoskie pieśni, Silenzio Cantatore i Venezia No. Dodam tylko, że nie chodzi o to, że Wenecja nie, tylko ta Wenecja No w tym pięknym tekście, gdzie wspomina się, że 50 lat temu rodzice byli w Wenecji i przywieźli małą pozytywkę, ale ona się zepsuła po latach. Ale ta pozytywka może się zmienić, a Wenecja No, Wenecja nigdy się nie zmieni. W tych dwóch pięknych włoskich pieśniach, Lamy i Tortorelli, Wiesław Ochman! Oh!
Sosnowiec kocha Wiesława Ochmana. A ja kocham Sosnowiec, szanowni państwo, bardzo dziękuję. Ja podziwiam, że tak świetnie prowadzi przez cały wieczór. Doświadczenia w prowadzeniu są bardzo smutne. Tu niedawno znakomicie śpiewali na Pustamilczo Duża Śpiewa. Ja w Teatrze Metropol w Berlinie śpiewałem z okazji stulecia operetki i speaker, który tam prowadził, chciał mi zrobić przyjemność i zapytał jakiegoś Polaka, no i wyszedł i powiedział: Hojta, zgasłem Warszawa, abym widzieliśmy Fochma i tak dalej, i mówi: zapowiem w jego ojczystym języku. Wyciągnął kartkę i przeczytał: usta milczą, bo spuchnięte. Ja jestem panu winien pewną anegdotę, to prawdziwa historia. W szkole teatralnej w Warszawie odbywa się egzamin, komisja dostojnych pedagogów, i wchodzi adept i przewodnicząca komisji mówi: proszę pana, ma pan takie zadanie aktorskie, proszę rozśmieszyć członka naszej komisji, pana Jana Kobuszewskiego. A ten adept, kandydat dla studenta, stoi i mówi: a który to jest? Prowadzenie koncertu jest bardzo trudne. Przypomnę sobie, że niedawno w Poznaniu poproszono mnie o prowadzenie Memphisu pewnej śpiewaczki. No, jak wiadomo, panie nie są dorosłe, ale ta ona urodziła się dużo wcześniej, miała wspaniałą karierę, siedziała na widowni, jej uczennice miały śpiewać i ja mówię: wie pani co, to ja powiem króciuteńko o pani karierze. Ona mówi: nie, pierwszy utwór ja sobie sama zapowiem. Podeszła do mikrofonu i mówi: zaśpiewam państwu piosenkę z okresu mojej młodości, a z balkonu ktoś zawołał: Bogu Rodzica. Niedawno nasz wielki bas, Bernard Łatysz, kończył 93 lata, no i poproszono mnie, żebym mu zaśpiewał. On siedział na fotelu, miał mikrofon do kontaktu z publicznością, ja mu zaśpiewałem. On mówi: Wieśka, tyś się bardzo rozwinął. Ale co ty masz na głowie? Ja mówię: Beniu, teraz taka moda jest. A on mówi: moda modą, a wyglądasz ryso. Wszystkiego na nim chcę. Pewnie. Widzimy już to zdjęcie. Wiecie państwo, to jest ślub, ale pan Wiesław Ochman nie mógł lepiej trafić. Zobaczcie, jak wygląda Jan Kiepura. Malta Egert podpisuje. Wiecie, gdzie to się odbyło? W Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach. W 36 roku, chyba w październiku. Pokochaj mnie. Wysłuchajmy tej pięknej pieśni Sztolca i Emanuela Schlechtera, który był gigantem polskiego tekściarstwa. Przed państwem Iwona Tober. W twoich oczach, w twoich ustach, o niebie i w
największe hity. Najpierw Signorina, Signorina, kapela ze słowami tej Marceliny Halicz. I oczywiście można zapytać, dlaczego w pewnym okresie Kiepura śpiewał piosenki. Odstąpił trochę od arii operowych i skupił się na występowaniu w filmach i na piosenkach. Jego brat Władysław wyjaśnia to we swoich wspomnieniach. Wyobraźcie sobie Państwo, może Julko o tym nie wiesz, że Kiepura, jak był małym chłopcem, to dostał kamieniem w nos od kolegi. To nas łączy, bo ja w Niwce na boisku... Nie, poważnie. Państwo się nie śmiecie. Po prostu rzucaliśmy ziemniakami, bo przed szkołą był taki kopiec ziemniaków i rzucaliśmy sobie ziemniakami i na końcu boiska stał tam kolega i łapał. I ten kolega postanowił mi zrobić żart i rzucił we mnie kamieniem zamiast ziemniakiem. I ja źle obliczyłem, bo kamień szybciej się poruszał w tym powietrzu niweckim, między kopalniami a fabryką, hurtą i tak dalej. I dostałem tu sam środek nosa. I przez to całe życie cierpię na jakieś nieżyty. I Kiepura całe życie cierpiał na nieżyty nos. Nawet lekarze laryngolodzy mu powiedzieli, że to jest koniec jego kariery. Wynalazł własny sposób na radzenie sobie z tym. Ale to go zmusiło do tego, że nie mógł ciągle śpiewać wielkich arii operowych, wielkich oper. I śpiewał takie piosenki, ale za to jakie? Signorina, Signorina. Leszek Świdziński. Signorina, Signorina,
dobijamy do brzegu tych wspomnień, tej podróży, ale przed finałem chwila skupienia. Napisałem kiedyś z panem Krzesimirem Dębskim taką balladę retrospektywną. Nazwaliśmy ją Piosenka dla Jana Kiepury. Posłuchajcie, jak brzmi. Beata Lebotycka. Pana śladów szukałam w Krynicy, pośród drzew, co przerosły dziś patrie, w starych willach drewnianych, które tęsknią za panem, choć to chyba ich tęsknoty ostatnie. Pana śladów szukałam w Krynicy, trochę smutnej jesiennej sukience, bladę ptaku blondynki, bladę ptaku brunetki, pan im chyba coś obiecał w piosence. Ach, gdyby udało się wrócić do serc, co dla pana wciąż biją, do melodii, żyją. Ach, gdyby udało się wrócić i w czas się zapatrzeć jak w lustro, w Krynicy bez pana, w Krynicy bez pana tak pusto. Pana śladów szukałam w Sosnowcu, tu w dzieciństwie za piłką pan biegał. Nie znalazłam ich w życiu, odnalazłam na płycie, ponoć płyty robi się z węgla. Pana śladów szukałam w Warszawie, na krakowskim tak wiele się zmienia. Choć szukałam w kawiarniach i na placu teatralnym, to znalazłam za bramą milczenia. Ach, gdyby udało się wrócić do serc, co dla pana wciąż biją, do melodii, które pan wrócił, one żyją w naszych głosach, one żyją. Moi drodzy, przed finałem kilka informacji niezbędnych.
pan dyrektor Michał Góral, dyrektor Centrum imienia Jana Kiepury, który jest organizatorem tego festiwalu, więc wielkie brawa. Prosił, abym wymienił patronów medialnych festiwalu. Wiecie państwo, jak byłem... Panie drodzy, tak kończy się koncert Kiepura Forever, gdzie przed państwem wystąpiła cudowna orkiestra galicyjska, orkiestra strausowska pod dyrekcją Jerzego Sobenki. Amigos para siempre, z moim tekstem Żegnajcie przyjaciele. A przed nami Beata Żebotycka, Iwona Tober, Jacek Wójcicki i Leszek Świdziński. Żegnajcie przyjaciele. Żyjemy jak za szkłem, blisko, lecz daleko.